Konklawe zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim pytania o nazwisko nowego papieża. Komentatorzy są zgodni, że nie powinien on pochodzić z Europy, gdyż... Serce Kościoła bije już nie w Europie, tylko w Afryce i w niektórych krajach azjatyckich. Serce Kościoła bije w Ameryce Środkowej, w sensie ilościowym w ogóle Ameryka Północna. Gdyby wierzyć bookmacherom, nowy papież przybędzie właśnie z Ameryki Północnej. Kanadyjczyk ma najlepsze notowanie u bookmacherów amerykańskich i brytyjskich. Aquile to rzeczywiście człowiek na wszystkie sezony, chciałby się wziąć. Bardzo dobry teolog, zna świetnie kilka języków, francuski, angielski, hiszpański, wykładał przez lata w Kolumbii. Ale z drugiej strony potęga ekonomiczna Stanów Zjednoczonych, arcybiskup Bostonu, drugi arcybiskup Nowego Jorku, może okazać się decydujące. No, pieniądze liczą się wszędzie, w Watykanie liczą się też bardzo. Silnych kandydatów wystawiają też inne kontynenty. Wydaje mi się, że będzie trend taki, żeby wybrać kogoś, kto jest reprezentantem kościoła katolickiego z terenów, gdzie ten kościół się mocno rozwija, jest dynamiczny, młody, jest pełen energii. Jeśli się mówi o tak zwanym czarnym papieżu, to poważnym kandydatem jest kardynał Zgany. Ciekawą postacią jest również kardynał z Filipin, Tagalog, który jest młodym człowiekiem, 56-letnim, bardzo aktywnym, reprezentującym największy katolicki naród Azji, jakim są Filipińczycy. Czy możemy więc liczyć, że nowy papież zreformuje kościół, który od lat zmaga się z kwestiami homoseksualizmu, pedofilii, in vitro, aborcji czy kapłaństwa kobiet? Nie znam kandydatów, którzy byliby szczególnie dobrzy. Wszyscy, którzy już są wymieniani, to są ludzie kurii, także ci ludzie z Afryki, także ludzie z Ameryki Południowej, to są ludzie, którzy kilkadziesiąt lat spędzili w kurii. W związku z tym nie bardzo nadają się do reformy. Jeśli by jakiś kandydat kiedykolwiek wypowiedział się, chociaż zająknął minimalnie, że być może w kwestii antykoncepcji trzeba by coś przemyśleć, taki człowiek nie ma szans na zostanie kardynałem. To są ludzie, którzy trzymają język za zębami. Starzy, 80-prawieletni kardynałowie, wybrani jeszcze za czasów Jana Pawła II, w niewielkiej części za Benedykta XVI. Czy będą mieli odwagę, by podjąć taką decyzję, by rzeczywiście otworzyć na XXI wiek Kościół katolicki? Jeszcze nie za tym razem, moim zdaniem. W czym zatem możemy upatrywać nadziei na odświeżenie Kościoła? Nie logika, nie planowanie, nie przewidywanie z góry może tutaj coś pomóc dla zmiany linii Watykanu, ale przypadek. A przypadek, jak wiadomo, jest czasami takim łobuzem nie do upilnowania. Już niebawem przekonamy się, czy podczas konklawy kardynałowie zdołają upilnować reformatorskiego łobuza przypadku.